Niewiarygodne, a jednak prawdziwe. Zmartwychwstanie Chrystusa. Jak pogodzić niemożliwe z rzeczywistością, wyjaśni dzisiaj ksiądz profesor Jerzy Machnacz. Zapraszam. Witam, szczęść Boże, księże profesorze. Kłaniam się, panie Krzysztofie. Witam wszystkich słuchających i patrzących na nas. Dziś radośniej, bo to przed nami niedziela wielkanocna. Oczywiście będę już tradycyjnie księdza profesora prosił o te nasze zamyślenia i zasłuchania oraz państwa o komentarze i włączenie się, o interakcję z nami za pomocą komentarzy na Facebooku czy na YouTubie. Tak jak regularnie już państwu przypominam, wszystkie pytania można tam pozostawiać, a my na pewno na nie odpowiemy z wielką chęcią. Tymczasem już przekazuję głos księdzu profesorowi na tą niedzielę wielkanocną. Niedziela wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego. Zapraszam do zasłuchania i zamyślenia, które zatytułowałem Nie do wiary. A jednak prawda. Jezus zmartwychwstał. Prawdziwie. Jego grób jest pusty. Nie do wiary. To, co wydarzyło się w Wielki Piątek i to, co wydarzyło się w Wielką Noc, jest nie do wiary. Na naszych oczach jeszcze przed nami wydarzenia Wielkiego Piątku. Nie do wiary. Wyłaniający się z ciemności, stopniowo dopiero dostępny dla naszych oczu pusty grób. Poranek niedzieli zmartwychwstania. Nie do wiary. Nie do wiary. Bo nikt nie potrafi zliczyć. Przekracza to ludzkie możliwości. Krzyże, które dotykają, ranią, ciążą i zabijają człowieka. Nie do wiary. Wśród tych niezliczonych krzyży przeszłych, współczesnych i przyszłych pokoleń jest jeden, w którym zebrały się wszystkie cierpienia wszystkich ludzi. Jest to krzyż Jezusa Chrystusa. Krzyż krzyży. Nie ma Wielkiej Nocy bez Wielkiego Piątku. Nie ma chwały bez uniżenia. Nie ma powstania z martwych bez śmierci. Nie do wiary znaczy, że trudno w coś uwierzyć. Trudno czy bardzo trudno w coś uwierzyć. Ale czym jest biblijna wiara? Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa stało się w kulturze zachodniej problemem wiary. Ponieważ zostało wyrwane z całego kontekstu biblijnego. Pozostająca w tradycji biblijnej kultura wschodu podkreśla, że w Wielką Noc dokonuje się wywyższenie Jezusa. Jest to noc Jego zwycięstwa nad piekłem, śmiercią i szatanem. Wielkanoc jest centralnym świętem wyzwolenia. Bóg tak dalece wdał się w sprawę człowieka, że sam udał się do umarłych i ich wyzwoli. Nie do wiary. Wielu nie może i nie wierzy w zmartwychwstanie. Szczerość ich wyznania wcale nie wątpię. Być może są chwile, w których i my przeżywamy wątpliwości, możliwości, nie do wiary. Zatrzymajmy się na chwilę nad tym, co jest nie do wiary w powstaniu z martwych Jezusa Chrystusa. Czym jest biblijna wiara? Czym jest spotkanie ze zmartwychwstałym? Wiara biblijna jest oddaniem, powierzeniem siebie Bogu. Również wiara w Jezusa Chrystusa jest jedynie
i wyłącznie wiarą w Boga, że On tutaj i teraz jest obecny w swoim Synu, Jezusie. W biblijnej wierze nie chodzi o fakty, o to, co w przyrodzie jest możliwe, a co jest niemożliwe. W biblijnej wierze chodzi jedynie i wyłącznie o powierzenie się Bogu. Istnienia Boga nie można dowieść. Ja bym powiedział, nie ma takiej potrzeby. Jego istnienie jest u podstaw wszelkiego istnienia, stworzenia i człowieka. Biblijna wiara polega na wyciągnięciu właściwych konsekwencji z określonych doświadczeń. Dowodem istnienia Boga dla Izraelitów jest ich wyjście z krainy śmierci i niewoli Egiptu i przejście do krainy wolności i życia Palestyny. Wierzący Żydzi nie potrzebują dowodów na istnienie Boga. To przejście, to, że są, jest dowodem, że Bóg jest. Jeśli tak, to życie człowieka jest nieprzerwanym ciągiem doświadczeń. A doświadczenia można przeżywać i gromadzić. Można o nich opowiadać. Nie można ich dowieść. Biblia niczego nie dowodzi. Ona opisuje doświadczenia człowieka, spotkania z Bogiem. Doświadczenia człowieka, takiego jak Abraham, Izaak, Jakub czy Mojżesz. Ewangelie opowiadają o Jezusie, który w jedyny i niepowtarzalny sposób związał swoje życie z Bogiem i człowiekiem, jako człowiek, jako Syn Boży. Dlatego, jeśli ktoś powstaje z martwych, to tylko dlatego, że jest to dzieło samego Boga. Jeśli ten, który powstał z martwych, powoływał się właśnie na Boga, to zmartwychwstanie jest potwierdzeniem, że tutaj mamy do czynienia z Bogiem życia. Jeśli zmartwychwstania Jezusa nie można dowieść, to można przeżyć spotkanie ze zmartwychwstałym Panem. I ci, którzy przeżyli takie spotkanie, byli święcie przekonani, że Jezus żyje. I za to przekonanie oddawali swoje życie. Szczerość ich wyznania nie ma podstaw, aby wątpić. Pusty grób potwierdzają mężowie w lśniących szatach, aniołowie, wysłannicy Boga, ci, którzy ze swojej istoty nie mogą kłamać. Tak jak podczas narodzenia anioł mówił do pasterzy: nie bójcie się. Tak tutaj anioł przy grobie, w grobie Jezusa Chrystusa, również mówi do niewiast: nie bójcie się. Tylko sam Bóg może powołać umarłych do życia. Zmartwychwstanie Jezusa jest dla pierwszych chrześcijan wydarzeniem zbawiennym, z którym kończą się wszelkie wątpliwości. Jest oczywistą oczywistością. Pierwsi chrześcijanie wierzą, że Jezus żyje. Wierzą w zmartwychwstałego Pana. Nie wierzą w zmartwychwstanie. Pan żyje. W Niego wierzymy. Nie do wiary. Zmartwychwstanie Jezusa, żyjący Jezus po swojej śmierci na krzyżu, dla pierwszych chrześcijan nie był dogmatem, czymś narzuconym, lecz doświadczonym.
przeżyciem pozostawiającym głębokie ślady we własnym życiu. Zmartwychwstały Jezus wchodzi w życie tych ludzi i nabiera dla nich fundamentalnego znaczenia. Zmartwychwstanie to nie abstrakcyjna prawda. To nie teoria. To życie Boga z człowiekiem i człowieka z Bogiem. W zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa nie chodzi o to, aby coś zrozumieć. Chodzi o to, aby żyć, aby mieć życie wieczne. Zmartwychwstały Jezus wchodzi w życie każdego człowieka nie przez wiedzę, lecz przez świętowanie. Liturgia jest miejscem spotkania człowieka z Bogiem, ze zmartwychwstałym Jezusem. Dlatego na pozdrowienie pełne radości Jezus zmartwychwstał. Odpowiedź pełna radości. Zmartwychwstał prawdziwie. Jezus, człowiek, Syn Boży, przyszedł do swoich, aby ci przez Niego i w Nim stali się dziećmi Bożymi i mieli życie w całej pełni. Nie do wiary, ale tak jest. Jezus zmartwychwstał. Powstał z martwych prawdziwie. Amen. Alleluja. Można powiedzieć tak samo. Alleluja. Księży profesorze, niedziela wielkanocna w zamyśleniach i zasłuchaniach za nami. Bardzo księdzu profesorowi dziękuję za te jakże ciekawe i dogłębne rozmyślania na temat Wielkiego Postu i największej tajemnicy świata. Państwu również dziękuję za to, że byliście z nami, za wszystkie komentarze, za całą uwagę, którą nam poświęciliście. Ja tymczasem się będę z Państwem żegnał. Do zobaczenia. I również księdzu profesorowi mówię, do zobaczenia, nie żegnamy się. Dziękuję pięknie.